Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Wróżka Fortuna z tej strony. Dzisiaj zapraszam wszystkie wodniki do wysłuchania horoskopu na miesiąc czerwiec. Moi drodzy, słowem wstępu tylko przypomnę, e-mail do mnie jest pod spodem, zachęcam do kontaktu mailowego. Moi drodzy, kartami tarota zajmuję się dosyć długo, kanał jest rok, półtora roku w tej chwili. Jako dziecko 8-10-letnie wróżyłam już i zajmowałam się przepowiadaniem przyszłości, jasnowidzeniem, moi drodzy, miałam sny prorocze i także wiele jako dziecko doświadczyłam i to właśnie wszystko sprawdzało się. Później poprzez pewien czas uczyłam się, studiowałam, ale cały czas zajmowałam się kartami i karty są mi bliskie od kilkunastu lat. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Kochani, co w miłości tutaj, co w uczuciach dla wodnika? Mogłabym się reklamować bardzo długo, ale naprawdę mam szeroki wachlarz usług, ale to niektórzy już wiedzą o tym, niektórzy jeszcze nie. Zachęcam do subskrypcji, abyście byli na bieżąco z moimi filmikami. Dobrze, moi drodzy. Na pewno jakaś rozmowa tu w miłości potrzebna będzie, wyjaśniająca w waszych uczuciach z partnerem, z partnerką. To da wiele wyjaśnienia w waszych związkach. Na pewno ktoś tu z przeszłości powróci. Może to być za przyczyną właśnie jakiejś imprezy integracyjnej albo jakiś tutaj właśnie raut szkolny będzie, jakieś dwudziestolecie szkoły, jakieś dziesięciolecie czy piętnastolecie, na którym powrócą wspomnienia. Także będziecie mieli dylemat, moi drodzy, w sprawie uczuć. Osoby samotne nie będą wiedziały, kogo wybrać. Tu będzie właśnie decyzja do podjęcia. Wokół samotnych wodników właśnie będzie się dużo działo, będzie nawet bym powiedziała właśnie dwóch partnerów. Tu w miłości, w uczuciach, w związkach bardzo dobry czas, szczególnie druga połowa czerwca, bardzo miłośnie, radośnie będziecie spędzać czas wspólnie z rodziną i powrócą dawne wspomnienia i właśnie dawna miłość do niektórych właśnie osób, które nawet są w związkach, to ta miłość, która właśnie była na początku, to ona właśnie powróci do was. Także będzie tak jak na początku. W sprawach zawodowych, tutaj w finansach może być lekka blokada, ale też może być czas właśnie jakichś szkoleń, jakiegoś stażu. Coś może się rozpocząć tu dla was. W finansach również możecie otrzymać dotację, na którą czekaliście. Możecie również wy kogoś tutaj wesprzeć finansowo. Szczególnie może jakiegoś studenta, może wasze dziecko, jakąś młodą osobę. Koniec miesiąca też może być podpisywanie właśnie albo jakiegoś kredytu korzystnie, albo tu właśnie może jakieś umowy związanej z pracą. W sprawach zawodowych powinno się dużo tutaj dziać u was, ale też będzie dużo rywalizacji. Ja widzę, że będzie dużo rywalizacji, szczególnie jeśli szukacie nowej pracy. Tak, to może być właśnie na polu zawodowym tutaj ta rywalizacja. Tak ja bym to widziała. W sprawach zdrowotnych na pewno będzie
będzie dobrze na początku miesiąca, a później jakieś stare problemy, może z kręgosłupem tutaj coś. Także uważajcie na złamania w drugim tygodniu czerwca. Mogą powrócić jakieś właśnie stare dolegliwości z kręgosłupem. Sprawy kobiece dla pań tutaj się pokazują, może hormonalne. No i na skoki ciśnienia ja bym tutaj uważała właśnie u wodnika. Dobrze, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj wyjaśniające karty Lenormand mówią. Na pewno dużo kontaktów. Dużo kontaktów, ale takich właśnie też również internetowych, może jakieś właśnie stare relacje powrócą, ale także uważajcie, bo tutaj mogą być jakieś krótkotrwałe problemy z tymi osobami. Także dużo szczęścia w planach małżeńskich, tutaj w miłości w środku miesiąca, tak jak mówię, dużo się będzie działo właśnie w sprawach uczuć, to by było właśnie takie pocieszające, ale także z końcem miesiąca duże jakieś właśnie zaszczyty dla Was, tak jakbyście tutaj coś osiągnęli takiego bardzo ważnego, tak jakbyście wyszli z trudnej sytuacji za pomocą, czy to w sprawach uczuciowych, czy to w sprawach zawodowych, coś się wyklaruje z końcem miesiąca. Może otrzymacie w sprawach zawodowych tutaj, czy finansowych kredyt, czy podpiszecie nową umowę, tak jak mówiłam, a w sprawach miłosnych dokonacie prawidłowego wyboru właśnie w partnerstwie. Życzę Wam z całego serca wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki i do usłyszenia. Zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam raz jeszcze.